I jesteśmy. Jest poniedziałek, minęła godzina 19, jakoś tak dzisiaj późno zaczęłam, nie wiem dlaczego. Bo tutaj ogarniałam rzeczy, słuchajcie, i okazuje się, że udało się, jesteśmy. Jest poniedziałek, ale super, wszyscy się cieszą, ja wiem. Ja oczywiście dla mnie poniedziałek wygląda trochę jak pozostałe dni w tej kwarantannie, więc tak nie będę się wydurniać, że niby wiem, jaki jest dzień tygodnia nawet. Słuchajcie, Charlotte szuka kogoś na randkę. Prawda jest taka, że nie idzie z nią na randkę. To jest pułapka, ona chce was okraść z telefonu komórkowego po tym, jak najpierw podawam narkotyki usypiające. Witajcie serdecznie w JP na wirusa, jak codziennie, poza środą i sobotą, o godzinie 19 nasze krótkie spotkanie, po to, żeby pogadać, dowiedzieć się, co u was, co u mnie i tak dalej. Dzisiaj, słuchajcie, nie piję szocika, bo dzisiaj postanowiłam troszeczkę, żeby zdywersyfikować sytuację. Dzisiaj mam kalimocio. Kalimocio to taki pyszny drink, który ja bardzo lubię. To jest winko, słuchajcie, z kolą. Powinno być w proporcji 1:1, u mnie też nie ma koli, tylko jest kola zero, ale jest w takiej trochę innej proporcji, takiej, że więcej jest jednak winka. O, wasze zdrowie. Winko jest mojej produkcji, to jest winko z buraczków, które robiliśmy jakiś tam, no nie wiem, już czas temu. Tak, da się zrobić wino z buraków. Czy jest dobre? W drinku jest dobre, tak powiem. Moi drodzy, wczoraj nie było programu, zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że wczoraj przeżyłam gehennę. Sytuacja była bowiem następująca. Najpierw poszłam z Marcinem, moim przyjacielem, poszliśmy zbierać a właściwie kwiaty czarnego bzu, na wino oczywiście, bo wiadomo. No i po pierwsze jeździłam na rowerze, czego nie robiłam od jakiegoś półtorej roku. Po drugie nałaziłam się jak pojebana. Po trzecie nic nie zebraliśmy, bo okazało się, że bez... Teraz będzie dopiero kwitnąć, w sensie być może już trochę kwitło, ale będzie znowu kwitnąć. I było bardzo, bardzo mało bzu, więc nie mieliśmy czego nazbierać. Poszliśmy później na piwko, poszliśmy później dalej spotkać się ze znajomą. To się skończyło na tym, że było trochę wódki, trochę alkoholu, potem była też marihuana, potem było wszystko, nieważne. W każdym razie wczoraj nie było możliwości, żeby był program. Musicie wybaczyć i mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie, prawda? To jest wyjaśnienie, dlaczego wczoraj nie było programu. Dziękuję bardzo serdecznie. Ale jest dzisiaj to najważniejsze, słuchajcie. No i właśnie, po pierwsze, nie robię winka z bzu, jak widzicie, bo no, nie mamy składników, ale nadal, bo niektórzy z was pytają, jak tam inne te winka moje. Winko z rabarbaru pięknie napierdala. Fermentacja taka, wiecie, że aż buzuje po prostu tam. A winko z mniszka lekarskiego już spokojnie, jeszcze coś tam fermentuje, ale już sobie tak powolutku dochodzi. Ono wie, co robi. To jest naturalne, także się nie martwcie, winko będzie pyszne. Słuchajcie, no też to, o czym chcę z wami pogadać, to oczywiście jest słynna afera, która wybuchła. Afera związana oczywiście z marką Veclem, jak wiecie, prawda, czyli z Fruit of the Loom, umówmy się, bo jakby taka sytuacja. Jak wiecie doskonale, marka Veclem, która jest, udaje markę bardzo ekskluzywną i bardzo prestiżową, okazuje się, że po prostu kupuje koszulki od Fruit of the Loom, napierdala tam swoje napisy i sprzedaje, udając, że bardzo drogo wyprodukowała to w Polsce. Więc ja podkreślam to, co napisałem już na Instagram i na Facebook. My w sklepie i perfekcyjność.pl, to ja pokażę. To jest jedna z naszych koszulek. Czekajcie, żeby było widać tutaj napis, że to jest nasza. Spoza środowiska się nazywa ta koszulka. I tu jest metka Fruit of the Loom. My, słuchajcie, mamy tak samo ekskluzywne ubrania jak marka Veclem, dokładnie tak samo ekskluzywne, tylko tańsze. Tańsze są u nas troszeczkę. U nas nie kosztują 300 czy tam 500 zł. Taka ładna koszulka spoza środowiska. W jakim ona jest rozmiarze? XXL, to jest moja koszulka? Twoja? Tego mojego współlokatora. Nie wiedziałem, że on nosi XXL. Myślałem, że jednak mniejsze nosisz. W rozmiarze XXL, słuchajcie, u nas kosztuje dużo, dużo mniej. A co więcej, do końca tego miesiąca przy zakupie co najmniej dwóch koszulek i wpisaniu hasła Veclem dostajecie 20% zniżki. Także korzystajcie koniecznie do końca tego miesiąca, czyli do końca tygodnia w zasadzie. Ale też pamiętajcie, że są inne rzeczy w sklepie do kupienia. Na przykład takie piękne śliniaczki dla waszego pasywka, drama queen, albo na przykład dla waszego chrześniaczka, jeżeli macie jakiegoś takiego, co też może być drama queen, proszę. Jeżeli dziecko lubi drzeć pizdę, to jest idealnie właśnie dla niego, prawda? Są też oczywiście piękne kubeczki, takie tęczowe na przykład, prawda? Taki wspaniały tęcza, mnóstwo innych, ale już oczywiście 1 czerwca ruszymy z nowymi kolekcjami, związanymi oczywiście z tym, że będzie miesiąc dumy, Pride Month, czyli słuchajcie, będziecie mogli spodziewać nowych kubków, nowych koszulek, nie nowych naklejek, niespodzianek, będą flagi, o widzicie za mną tam flagę taką, będzie można taką flagę też sobie kupić, mniejsze, większe, wszystko będzie, słuchajcie, także już od 1 czerwca was zaproszę na sklepie perfekcyjność.pl, a póki co oczywiście też was zapraszam, bo promocja z kolei ta z koszulkami tylko do końca maja, czyli przed 1 czerwca trzeba to zrobić. To wszystko będzie się działo.
A właśnie, może jeszcze pokażę, bo to jest przecież zdjęcie tych ładnych moich kubeczków. To ja je pokażę, że mamy takie ładne różne kubeczki. Też z innymi flagami, nie tylko tęczowymi, ale też innymi. Że fajne kolczyki mam, wiem, dziękuję. To są takie z Wuhan, przyleciały do mnie jakiś czas temu. Jak zaczęła się epidemia, okazało się, że wszystko tam jest bardzo tanie. I wtedy sobie zamówiłem. Także nie mam koronawirusa prawdopodobnie, na razie przynajmniej nic o tym nie wskazuje. Z rzeczy, które muszę wam powiedzieć ważnych, kolejnych jest taka, że zbliżamy się oczywiście powoli do środy, a jak środa, to wirusowy YouTube Live. A jak wirusowy YouTube Live, to co? No wiadomo, oczywiście będziemy mieć gościa. Naszym gościem w tym tygodniu, w tę środę będzie wokalista Disco Polo, którego być może niektórzy z was kojarzą. Słuchajcie, Nef. Nef, który zresztą dzień później ma premierę swojej nowej piosenki, tak więc będzie u nas jakby troszeczkę przed premierowo. Na pewno fragment tej nowej piosenki pokażemy, także bądźcie koniecznie z nami już tę niedzielę, pogadamy sobie, posłuchamy, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia taka osoba jak Nef, taki wokalista, prawda, jak Nef. No ale oczywiście też to najważniejsze dla mnie w tym tygodniu, słuchajcie, no nie będę ukrywać, że najważniejsze dla mnie jest to, że premiera mojego nowego stand-upu, jej perfekcyjnie zaprasza na after online. Koniecznie, słuchajcie, musicie być na tym, skorzystać z tej okazji. Zostało jeszcze trochę biletów, bo nie ukrywam, że liczba biletów ograniczona, zostało ich już niedużo, ale jeszcze możecie kupić. Pamiętajcie, że to wy decydujecie, ile płacicie za bilety, czy to będzie 10, 15, 20 czy 25 zł. Do kupienia oczywiście jest także bilet VIP-owski. Wtedy dostajecie poza biletem jeszcze dodatkowo wybrany przez was kubek albo torbę gratis. Także to jest fajna zabawa moim zdaniem, bo można mieć bardzo tanio fajne rzeczy w domu. I jeszcze dodatkowo się świetnie bawić o wspaniałym stand-upie. No właśnie, ale już skoro o stand-upie mowa, no to nie byłabym sobą, gdybym was po prostu profesjonalnie na ten stand-up w najbliższy czwartek nie zaprosiła. Są różne sposoby spędzenia czasu wolnego. Niektórzy jeżdżą konno. Nie wiem, czemu to powiedziałem akurat. Inni grają w szachy. A wiecie, co ja robię? Nagrywam dla was stand-upy. Zapraszam was serdecznie, słuchajcie, na mój najnowszy stand-up online. Jej perfekcyjność zaprasza na after. Opowiem o tym, co się dzieje, słuchajcie, w Warszawie, kiedy zgasną światła, albo właściwie zapalą się światła w klubach gejowskich i nie tylko. I co się dzieje później w domach, w stajniach i w innych miejscach wartych odwiedzenia. Zostańcie ze mną, nie zostańcie ze mną, kupcie koniecznie bilety, bądźcie ze mną, jej perfekcyjność zaprasza na after online! No właśnie, to wszystko będzie dziać się już na najbliższy czwartek. Jej perfekcyjnie zaprasza na after online. Dołączcie do nas koniecznie, słuchajcie, do wszystkich osób, które będą się bawiły ze mną. To jest rzeczywiście stand-up dosyć wyjątkowy, dlatego że to był taki pierwszy, który właściwie nagrałam po olbrzymim sukcesie mojego premierowego, więc jakby na tej fali wznoszącej, że tak powiem, postanowiłam wówczas nagrać coś nowego. A teraz, słuchajcie, jeszcze muszę przypomnieć, o właśnie, tu się może pojawi taki napis bardzo ważny nade mną. O właśnie, zrzutka.pl/wirusowy. Dlaczego to się pojawiło? No dlatego, słuchajcie, że my z Charlotte postanowiłyśmy namówić was do tego, żebyście pomogły nam utrzymać wirusowy YouTube Live przy życiu, mówiąc krótko. Co zrobić? Słuchajcie, no już teraz nie namawiamy was na wpłaty na YouTubie, ponieważ okazało się, że jak dokładnie policzyłyśmy sobie, a dokładnie to ja policzyłam, wiadomo, no bo Charlotte to wiadomo, okazało się, że z każdej złotówki, którą wpłacacie nam na YouTubie, my dostajemy tak naprawdę tylko 57 groszy. Dokładnie 57 groszy. Bardzo mało, prawda? No bo część nam zapierdala podatek VAT, część nam zapierdala YouTube i zostaje nam tak bardzo niedużo. Więc pomyślałyśmy sobie o tym, o napis na żywo zasłania. A, już teraz widzę, o co chodzi. Może niektórzy rzeczywiście zasłaniać, to ja pokażę tak, o, na swoim czole pokażę, uwaga, tyk. Więc chodzi o to, słuchajcie, żebyście wiedziały, że możecie nas wspierać właściwie cały czas, to znaczy nie musicie czekać do programu i tutaj akurat na zrzutce jest tak, że każda złotówka, którą wpłacicie, jest złotówką, która trafi do nas na pewno. Nikt jej nie zabierze po drodze, żadne YouTube, Google, nikt, kurwa, ni chuja, tak więc nie martwcie się, tylko właśnie korzystajcie z tego i tutaj was zapraszam do tego, żebyście nas wspierali. W ten sposób to będzie nam wszystkim lepiej, na pewno. A właśnie a propos osób wspierających, to pamiętajcie o tym, że Patronite mój oczywiście działa i nadal możecie też w taką formę wybrać wsparcia. To co kto woli, prawda? Można różne, prawda, rozwiązania wybierać. Można wszystkie. To jest też opcja, prawda? Ale jakbyście chcieli na Patronite od 10 do 100 zł, możecie wybrać sobie, który próg wam najbardziej odpowiada, którym chcecie mnie wesprzeć. Ja się nie obrażę na żaden z nich, że tak powiem. Każdy z nich jest super. Za każdym z nich oczywiście kryje się pewna dodatkowa rzecz, którą ode mnie otrzymujecie. Czy to będą różnego rodzaju niespodzianki, czy to będą... No, musicie sobie tam przeczytać dokładnie na stronie. Te osoby, które teraz widzicie już
już zdecydowały się to zrobić, już mnie wspierają, już co miesiąc wpłacają jakąś tam kwotę od 10 do 100 zł, żeby mi pomóc po prostu przetrwać, wiecie, przetrwać. No i z takich informacji, słuchajcie, bieżących, że tak powiem, no to nie wiem, czy już widzieliście i widziałyście u mnie na Instagram, ale no wysłałam CV do Krakowa po raz pierwszy w życiu. Nie wiem, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam jest taka, słuchajcie, pojawiła się taka oferta, że może jakaś praca, która by pasowała do moich kompetencji z dosyć dobrym, że tak powiem, wynagrodzeniem, więc w tej fajnej firmie, więc pomyślałam sobie, że czemu nie, może spróbujmy. No i zobaczymy, nie wiem, czy się przeniosę do Krakowa, czy nie, to na razie, wiecie, jesteśmy na etapie, że ja wysłałam CV, zobaczymy, co oni dalej z tym zrobią, czy będą chcieli mnie nadal, jak się poznamy bliżej, a jeżeli tak, to wtedy zobaczymy, czy ja nadal będę chciała się zdecydować. No i czy mi zaoferują tyle, ile bym chciała, prawda, dokładnie, bo ja tutaj, prawda, ja się cenię. Wy mnie macie prawie za darmo, także docencie to, kurwy, dobra? No dobrze, słuchajcie, jest co z funty, dolary, bony? Funty i dolary to ja muszę poznać ten numer chyba konta, bo to będzie najłatwiej, bo nie ma sensu chyba tworzyć kolejnych zrzutek na zagranicznych serwisach, żebyście przelewali. No wtedy oczywiście można też na YouTubie wpłacać podczas programu. Na pewno przyjmie YouTube funty, dolary. Czy jestem droga? Tak, wiem, że jestem. Kurwa. Więc na pewno przyjmie też dolary, nie wiem, czy bony przyjmie, ale możecie w każdym razie korzystać w ten sposób i tam na pewno wpłacać, tak jak mówię, co prawda, no wtedy trafi do nas tylko tam 57% tej kwoty, ale to i tak już jest coś, słuchajcie, to i tak już jest coś, nie martwcie się. A no i oczywiście będziemy wam niedługo pokazywać też, jak wysyłamy pocztówkę do ojca Tadeusza Rydzyka, właściwie nie pocztówkę, tylko list z naszym zdjęciem i z waszymi pozdrowieniami. Wszystko to zobaczycie oczywiście też w wirusowym YouTube Live bardzo niedługo. O, i już. Czy myłam się dzisiaj? No tak, bo to było to pytanie, które nie padło dzisiaj. Nie myłam się dzisiaj, ale mam majtki. Sytuacja jest taka, wiecie, kłopotliwa. Jak twoja poruka się ma? No, ma się dobrze. Ona potrzebuje pomocy, ale jeszcze na razie nie uzyskała. Nie była jeszcze na ostrym dyżurze. Ładną perukę masz dziś. Dziękuję. Moi drodzy, dobrze, bo widzę, że już wam się włączył złośliwy humor. Więc ja chciałem tylko powiedzieć tak, że oczywiście przypominam wam o tym wszystkim. Stand-up w tym tygodniu, ostatnie bilety jeszcze zostały. Widzimy się na pewno w środę na wirusowym YouTube Live. Naszym gościem będzie Nef. Na pewno też zobaczycie... A nie, to już Root of the Loom było, to nie chciałem tego pokazywać. Pamiętajcie o tym, żeby skorzystać z tego adresu, żeby wpłacać i wspierać mnie i Charlotte i naszą zrzutkę na przeżycie, mówiąc krótko. Naszym gościem w środę będzie Nef, tak jak wam już powiedziałam. Także koniecznie wpadajcie. Stanika nie mam. Patronite jest okej, można płacić funtami. O, widzicie, to ja nawet nie wiedziałam. Czyli Patronite można płacić funtami. I chuj, proszę bardzo. Ale oczywiście, jak zwykle na koniec programu mam coś taką bardziej intelektualną rzecz, czyli teraz połowa się wyłączy. Polecam wam książkę oczywiście, książkę na przetrwanie kwarantanny. Ja wiem, że teraz jest tak coraz łatwiej przetrwać, bo już można wychodzić, już można coś tam. Ale mimo wszystko chcę wam polecić książkę z 2010 roku, czyli stara jak zawsze. Wydawnictwo Czarne. Książka Daniela Caldera, Dziwne teleskopy. O, proszę bardzo, tak wygląda. Dosyć gruba powieść. To jest typowa powieść, to po pierwsze. Po drugie, akcja w większości dzieje się gdzieś tam na wschodzie. Rosja, Ukraina, gdzieś te klimaty, prawda, wiecie, że ktoś lubi, to bardzo polecam. No i jest to taka opowieść dosyć mroczna momentami, to znaczy taka, gdzie rzeczywiście bohater przemierza różne przestrzenie i tam dzieją się rzeczy, powiedzmy sobie, także nie do końca wyjaśnialne. O, no tyle wam powiem, nie będę wam dalej jakby tej też... zdradzać, ale są tu demony, są tu inne tego typu rzeczy. Dziwne teleskopy Daniela Caldera, proszę bardzo, polecam, wydawnictwo Czarne, bang. No dobrze, co jeszcze muszę, co wam patrzę, co pijecie, ale piłaś coś dzisiaj? Piję właśnie teraz cały czas, słuchajcie, z wami Kalimocio, to jest winko moje z kolą. O, proszę bardzo. Więc polecam też wam takiego drinka. Książka jest super, o proszę, ktoś już też czytał, więc ja też polecam jak najbardziej, widzicie, jest opinia więcej niż z jednego miejsca. No dobrze, bo zbliżamy się do 15 po, to jest taki tradycyjny moment, że musimy powoli się rozstawać, całować się na to pożegnanie i w ogóle wszystkie rzeczy robić, bardzo będzie wspaniale i będzie mi smutno, że musimy już iść, ale tam zupa mi się też gotuje, bo szczawiową robię. Także, no też chyba zrozumiecie, prawda, że szczawiowa jest ważniejsza. Moi drodzy, dlatego będę się z wami powoli żegnać. Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 19 w kolejnym JP na wirusa, widzimy się w środę w wirusowym YouTube Live. No i co, i widzimy się w mediach społecznościowych i tam gdziekolwiek tylko chcecie. Ja was oczywiście serdecznie całuję. Jeszcze napiję się z wami tak na ostatni raz, żeby nie było. O, kocham szczawiową, ja też właśnie. I dlatego całuję was serdecznie, ściskam i widzimy się oczywiście już jutro.